proszę Państwa, z wykorzystaniem asortymentu, jakie daje Matka Natura, scena rodzajowa Aga w zbożu. Aga. No dobrze. Idź, Aga, idź do zboża. No nie będę ludziom psuła dorobku życia. To jest chyba owies. Nerwij tego. Ty tylko troszkę. Ty jesteś normalny. Aga, komentarz do sytuacji. Pozwijcie go na policję. Proszę Państwa, czy ktoś kiedyś z Was zastanawiał się, czy taki żuk gnojarz kopiący gówno opłaca ZUS? Kopie jebany. Ło! No weź, chodź. Całe gówno obalił. Patrzcie. Patrzcie jak ładnie. Nie Aga, że ładnie? Jakiś gnój wdepłem chyba, ale... Patrzcie. Patrzcie jak pięknie. Można mieć grafikę jak w Wiedźminie i to o ile niższym kosztem. Można zasadniczy plus takiego właśnie obcowania z naturą jest to, że nie płaci się rachunku za prąd. Nie Aga? Kuchwa, mam lasy. Patrzcie jak pięknie. Wal Aga. Rzuciłam. No tak średnio bym powiedział. Patrzcie, leszcze, kuchwa. Tama. Prawdziwa Tama. Aga. Widzowie, teraz macie wybór. Robimy szybko, piszecie na czacie. Czy idziemy w prawo, czy w lewo? W prawo? Ja przeczuwam, żebyście chcieli w prawo. To idziemy w prawo. Ej, widzieliście ile, ale mi złapało ostrość. Ile tu jest glizdów takich kolorowych? Ło! Patrzcie, tu też są. Dwieście metrów w dół. I teraz tak. Ha! Przeprawa przez dziki gąszcz. Żerują sam tutaj klysce i węże trawne. Najgorszy gatunek. No i bazi jadowity. Jak tam Aga? Aga, uciekaj, wąż! To barszcz sosnkowskiego. Agę... Agę puściłem przodem, żeby zobaczyć, czy to na pewno to... A! Idę. O Boże! To barszcz! Dziennik pokładowy numer 2471. Melduje, że płynie tutaj rzeka. Pokażę wam rzekę. O, jest rzeka. I myśleliśmy, że tu przejdziemy tam. Ale tam nie ma przejścia. I nie wrócimy. Już nigdy. Wiedźmin na żywo. A trzeba zrobić motyw. Na 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 i prawa autorskie od tego łonego. Mam nadzieję, że jest ostrość. Szybka puenta, podsumowanie obcowania z naturą. Kala się. Nie Aga? Bum 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 b